Oj, chyba nie będzie za dobrze. No, właśnie tego się bałem. O, ten pomoże. Oj, oj, oj. Dobry dzień wszystkim, z tej strony Adam z kanału Simulation Games Geek, a to moja Republika Piracka, czyli Republic of Pirates, tak ładnie z angielska. Jesteśmy teraz na etapie czwartego odcinka, bo jak oglądaliście poprzedni, no nie poszło mi za bardzo, więc dziś spróbuję nie popełnić tych błędów. Wiem teraz, na co zwrócić uwagę, albo przynajmniej myślę, że wiem, więc spróbuję teraz zagrać inaczej teraz ulokować pieniądze, które w tym momencie, jak widzicie, są na plusie, ale spróbujemy zrobić jeszcze większy dochód i dopiero wtedy ruszę na wyspę Bram Piekła lub wyspę Targową, ale chyba znowu zrobimy wyspę Bram Piekła i tam na powrót spróbuję osiedlić swoich piratów. Także spójrzmy teraz, w czym tutaj należałoby ulepszyć nasze domy, czyli tak, no przede wszystkim trzeba znowu, bo nie mam tutaj rzeźni, gdzie są rzeźni, wymagania tutaj, także wybudujemy rzeźnika, nie wybudujemy, bo nie mamy cegieł, jeszcze dwie cegły trzeba, na razie ja zwolnię, ale warto by na pewno zwiększyć tutaj, ale widzę, że tutaj jest nieźle. Trzymanie budynków, to wiecie co, ja tylko zrobię to, czego nie zdążyłem zrobić w poprzednim, czyli zwiększyć produkcję rumu. Gdzie ona była? Rum. Udogodnienia. Nie, to jest tawerna. A właśnie, tawernę by trzeba też zbudować. Tutaj jest rum. Także zbudujemy jeszcze jedną gorzelnię. O. I spróbujemy na tym oprzeć. Pyk. Tak, nawet zrobimy. Może jeszcze jedną plantację cukru damy. Od razu ulepszymy maksymalnie. Zrobimy tutaj. O. Tutaj też ulepszymy. Dobrze. Ile mamy desek? 38, jest nieźle. Dobra, plantacja, widzę, tutaj magazyny są pełne, ale możemy zwiększyć jeszcze też. Ok. Tutaj wszystko jest, widzę, zwiększone. Jest ok. Zobaczmy, czego tutaj może nam zacząć brakować. Cukru mamy w ciul, bawełny mamy maksymalnie. Konopi mamy, widzę, mało. Czyli lin. Ulepszmy. Dobra, maksymalnie zwiększmy teraz tutaj ludziów. Ale zobaczcie. Poszliśmy mocno na minus. To jest właśnie to, co się wydarzyło ostatnio. Jaka tutaj szatańska liczba była przed chwilą. Trzymanie budynków nam wzrosło. Ale spróbujmy jeszcze dodać domów. Dobrze, zobaczmy, czego im tutaj brakuje. Targowiska. Trzeba im targowisko tutaj zbudować. Udogodnienia, targowisko. Ja bym gdzieś tu postawił. Pewnie pójdzie na minus, ale widzicie, burdello się tutaj. Też muszę postawić, a to będzie mocno na minus, też pójdziemy.
A minus 20 będzie, ale wtedy tutaj będziemy może mieli na plusie ryb. Ryby to my od razu zrobimy też tu. Wybudujmy tutaj. Infrastruktura, wymagania. Tutaj postawię jedną przystań rybacką. Okej. Oho. Niech tutaj dziubią sobie. Tu można ulepszyć. Wróćmy z powrotem tutaj. Zobaczmy. Tutaj jest... Ach. Wiecie co? Dobra, zburzymy. Niszcz. Dobra, tutaj zniszczę. Tutaj wybudujemy właśnie. A to jeszcze. Na razie zniszczę to. Infrastruktura, udogodnienia. I tutaj postawię. O, będzie lepiej tutaj. A tutaj postawimy domy. O. Możemy podnieść. Tutaj podnieśmy i tu podnieśmy. Jak tam z tym? No muszę powalczyć teraz o pieniądze. Może też zaatakujmy kogoś. Tylko tam płyną sprzeciwka, czyli że oni się w to wtrącą, w tą zabawę. Trochę zaczyna brakować ryby, piszą. A spróbujmy tego, zobaczymy co z tego wyjdzie. Oj, chyba nie będzie za dobrze. O, właśnie tego się bałem. O, ten pomoże. Oj, oj, oj. Dobra, szybko zabierzmy to. Ciekawe, czy się tak uda. Ale dobra, nie przyłączył się teraz za bardzo do walki. Co mnie cieszy, ale ja straciłem 4 okręty. Co mnie mniej już cieszy. Także będzie trzeba na powrót flotę wybudować. O, 150. Zawsze pieniądz. 250, dobrze. Wracamy. Dobra, oni tutaj budują. Znaczy tworzą, produkują. Trzeba teraz tak, tutaj podnieśmy. To teraz tak, przez to, że tam podnosimy, to tutaj jesteśmy na... Ale mięso powinni już robić, więcej mięsa. Okej, a czemu... Czemu żagle się nie produkują? Magazyn materiału budowlany, maksymalnie blu 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 blu.
Czyli bo to mam za dużo po prostu żagli. Tak, już mam maksymalnie, dobra. No to nie ma co na razie, to ja tych robotników na razie odwołam. Tak, zostawimy po 20. Ok. Tutaj też odwołamy. No tak, do 10. Przywołamy ich z powrotem, jak będzie taka potrzeba. Ciągle jestem na minusie, więc wybuduję kolejne domy, żeby miał mi kto podatki płacić. Ciągle im ryb zaczyna brakować. 18, nie, no są jakieś ryby. Ok, 90. No, coraz lepiej. Tylko fajnie byłoby wyjść z tych długów. Czekajcie, chyba. Tak, muszę spotkać, dobra. Okej. No, 160. A, bo teraz nie mamy statków, tak. No tak, bo jest tylko teraz jeden statek, także też. Przez to jesteśmy, idziemy teraz na plus, więc trzeba się trochę w tym momencie tutaj dorobić. Co tutaj? Okej. Trzcina cukrowa. No ale ci tutaj powinni. Okej. Mamy dużo rumu. Lin też, ryb. Powiedzmy, że też. Wróćmy tu. Tutaj. Można im jeszcze troszkę dorzucić mieszkańców. Okej. Aha, tutaj właśnie nie ma burdello, czyli muszę udogodnienia. A postawmy im tutaj burdello, infrastrukturę, zrobimy drogę, ale tutaj ci zyskają większą. O, dobra, infrastruktura znowu, domy, pyk, 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 drogę. Wrażenie, że mi się kurde nie zmniejsza ten mam. 300 na plusie. Bracia Wybrzeża, osiągnij całkowitą liczbę pracowników 1000. No i widzicie, mamy 1000 mieszkańców już, ale tu się coś tak nie zmniejsza. Nie no, troszkę się może zmniejsza. Okej, tutaj ryby są, liny są. Dobra, zmniejsza się. Tutaj czegoś zaczyna brakować? Nie. Wróćmy tutaj. Dobra. Co tutaj to płonie? Mogę to jakoś naprawić? Nie mogę, to taka lipa trochę. Zapewne teraz to tak. Czy to się automatem naprawia? Cholera wie.
Dobra, trzeba troszkę zarobić. Teraz tak, w tych... Mięso. Ciągle jest za mało mięsa. Albo ja nie mam rzeźnika. Mam chatę myśliwego. Lecz. Ej, nie mam rzeźnika. Czemu ja nie wybudowałem jeszcze rzeźnika? Bo chciałem wybudować, ale nie miałem cegieł, tak coś czuję. Od razu ulepszymy. Znowu za mną minus 2000 i już chyba byłem lepiej. Czy trzeba tak sztucznie teraz stawiać tutaj chaty? Dobra, to zniszcz. Dobrze, tutaj dajemy, tutaj tak damy. Ja mam tylko, kurde, jeden statek. Trzeba walczyć o to, żeby to do 5000 nie doszło. Utrzymanie 50 aż. Tutaj, ile tutaj tego jest utrzymania? 35. Dobra, pytanie czy... Dobra, to ja to zburzę, a jeżeli w ogóle zamkniemy... A ja mogę, jak wyłączę... O, to jest 0, dobra. To zróbmy... w ten sposób, że trzymanie zmniejszymy tam, gdzie na przykład tu zapauzujemy i będzie na plusie. Na razie aż tak nie jest nam potrzebne, magazyn jest pełny. To na razie nawet tutaj też możemy zatrzymać i ten tartak możemy zatrzymać. Będziemy 375 na plusie. Już zobaczcie, już mamy tylko 800 na minus. Także trzeba powoli w ten sposób też działać. Plantacja cukru, cukier. Jak tam z bimbrem nam tutaj? No, bimbru nie jest za dużo. Więc to się może nam... Dobra, tu mamy gorzelnię. Tu gorzelnia jest rozbudowana. Tak, gorzelnie jest rozbudowane i na full pracują, tak? Tak, na full. Dobrze. To jest pauzowane. To też możemy na razie chyba, bo mamy... Okej, 20 na 50 tutaj, ale 35. A ile mamy żagli? Mamy pełne. Dobra, to na razie pauzujemy. Okej. Powinniśmy być za chwilę na plusie. Insygnia, co ja mogę z tymi insygniami zrobić? I tutaj zadania. Chyba na razie jeszcze nic. Utrzymanie. Okej. Dobra, to jeszcze... Możemy wybudować domów. Materiały pośrednie. Jak to wygląda? Mamy... A, dwie sztuki węgla. Mamy mało gliny. Czy nam się tu już glina skończyła? Właśnie, bo to... A, bo tu wydajność produkcji jest tylko na poziomie 60%. To jest właśnie to, co tam... O, minus 40%, czyli maksymalnie, co tu osiągniemy, to 60%. Niby jest aloes, ale wydajność będzie na poziomie
Minus 100%. Ale za to ryby tutaj mają dobry, widzę. Natomiast ryb jest maksymalnie już. O, no to słuchajcie, to ja wyłączę ryby tutaj. Bo to jest na poziomie wydajności produkcji 100. To ja to wyłączę. Będziemy też na plusie. Okej. Tamte ryby powinny nam teraz wystarczyć. Lin jest mało. A liny są... Nie, tu są żagle robione. To jest plantacja konopi. A konopie... A, u liniarza. Dobra, zróbmy jeszcze tu, ulepszmy. Tutaj ma... Okej, liniarz jedzie maksymalnym. Okej. Zobaczcie, ciągle te dublony, kurde, na minusie. Co ja tu mogę jeszcze zrobić? Dobra, jesteśmy w końcu na plusie. Mamy żagli ulepszonych 4 sztuki. No dobra, trzeba by coś, kogoś przeatakować, ale to jakieś mniejsze statki, słuchajcie. Rozpocznij budowę. Na to nie mamy, mamy na to. A, nie mamy kapitana żadnego kupionego. Dobra, to kupmy sobie kapitana. Jakiegoś taniego. No dobra, niech będzie ten wąsacz. Znowu jesteśmy na minusie. Rozpocznijmy budowę. Kapitan, wąsacz. Dobra, buduj. O, już 1000! Ja pierdziele, no co za... Tak to się nie będziemy bawić. Ale trzeba by tam przeatakować, no. Zaczynam brakować lin. Ja, dobra, w pośrednich. Mamy konopi sporo, ale lin jest, gdzie są liny? Tutaj tylko 5. Okej, trzeba zwiększyć potrzeby tu. Jeszcze jednego liniarza. Dobra, niech będzie tu obok. Od razu ulepszymy. Dobrze. Zaczęty najazd przez... Gdzie? Co tu się zadziało? Zobaczmy. Zaczęto najazd przez niezależną załogę piratów na Wyspa Szczurów. Gdzie? Że pokonali nasi. Nie, jest dopiero. Dobra. Może się uda, że ci pokonają. Dobrze jest. Nie ma co. Teraz zobaczmy, czy jeżeli ja nie dekorację żeglarstwa, tak postawię na tym. No, nie da się naprawić. Jak to naprawić? Nie, no się nie da. Chyba, że... A, może tutaj mam
Obniż, ulepsz, niszcz, napraw. Dobra. Pyk. Naprawione. Tak się naprawia. Okej, to jeszcze tutaj musimy naprawić. Koszt naprawy. Możesz ty drogo. No dobra, no, trzeba naprawić. Wszystko kosztuje. Ja pierdzielę, no. Za mało materiałów w magazynie. Co, jeszcze jednego myśliwego trzeba. Tutaj. Dobra, na razie tutaj dajmy go. Dobrze. Brak składu w zasięgu. No jak to tu jest skład? A, dotąd tylko sięga. Zastanawiam się, czy ten skład tutaj nie przeniosę. Aha. A ten skład sięga tam. Dobra, to ten zniszczę. Okej. Ten sięga tu. Dobra. Okej, ale nie powinno już brakować lin. Może więcej tej konopi jeszcze zasadzimy. Infrastruktura, gdzie to było? Tu. Konopi. Okej. To musi przynależeć niestety. O, takie coś. Dobra, to by należało zebrać. Tylko ja boję się, że tam... Okej, tu jest produkcja wstrzymana, zobaczmy. Tylko, no właśnie, jak widzicie, ryb ciągle jest dużo. Tutaj mamy wszystkiego w brud. Tylko pieniędzy nie mamy. Dobra, także nie ma co na łapu-capu na razie. Jeszcze zobaczmy raz tą... nie ma mięsa. No nie ma. Ale czemu tu nie ma mięsa? No jest 100%. A, dziki minus 100%. Tutaj są na tej wyspie. Dobra, mogę sobie to w buty wsadzić. No tutaj nie będzie dziku. Kurczaki. A tutaj na wyspie szczurów nie ma. A na tej wyspie Bram Piekła? Nie ma. O kurde, to mam problem. Ja nie zauważyłem tego wcześniej. Na tej wyspie. Na targowej. Tutaj jest 120%. Ach, tutaj by należało ich pokonać. Ach. Ale będzie ciężko. O, skąd się nagle tyle kasy wzięło? To chyba raz w miesiącu jest taki pobór. Dobra, słuchajcie, wracamy. To trzeba wybudować te statki. Najpierw wziąć... zwerbować. No, mamy dwa statki, no to trzeba do trzech. Dobra, tych tańszych. No niestety, kasiora pójdzie. Dobra.
Znowu będę na minusie. No ale trzeba, nie? Dobra. Niech się budują te statki. No będę na minusie. Ale i tak ciągle jestem tutaj na plusie. Mam nadzieję, że te trzy statki mnie nie zrujnują. Ważne, że tutaj już usunęliśmy te świnie inne, które mnie tutaj mocno w dół ciągnęły. Więc popłyniemy zaraz. A czy tu można jakoś od drugiej strony się gdzieś... Nie, niestety. Tylko z tej strony możemy mieć port. Tu wszystko jest... skaliste. Okej, następne. Rozpocznij budowę. Na szczęście domu są poza utrzymaniem. Nie trzeba utrzymywać domów. Dobra, jak z tymi linami? Coś się ruszyło? No nic się nie ruszyło. No tutaj maksymalna produkcja leci. Tutaj maksymalna, to jeszcze by trzeba było. Tu ulepszymy. Dobra, może się coś ruszy też w tym. Ostatni statek, kapitan. Kup tysiaka trzeba dać za taki statek. Na cholerę mi taka stocznia, która należy do mnie, której jeszcze muszę płacić. No ale dobra. No to mamy. Dobra, no i mamy flotę, słuchajcie, którą za chwilę wypłyniemy walczyć. Trzeba to będzie jakoś sprytnie zrobić, więc no to będzie trochę dłuższa zabawa, bo my tutaj popłyniemy na wyspę targową. Zobaczcie, co się w ogóle dzieje na tej wyspie. Tutaj jest szlak przy niej, ale to może od tej strony gdzieś będziemy się starać tutaj powalczyć. No fajna jest ta wyspa, od tej strony chyba zaczniemy budować. A tutaj mamy jakiś potężny statek. Będzie ciężko, no ale to już w następnym odcinku. Także bardzo dziękuję Wam za dzisiaj, mam nadzieję, że odcinek Wam się podobał. Pozdrawiam Was serdecznie, trzymajcie się i do następnego. Cześć!